No witam, mamy 11 grudnia, tak jak obiecałem, kręcimy mikołajkowe wędkowanie dla tych naszych dzieciaków. No, jak na razie jesteśmy tu od 7 rano, jest chyba w pół do 9 teraz i parę brań było, parę ryb nam uciekło, parę ryb dzieci już połapały. No i ogólnie zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, jak to będzie wychodzić. No i tak zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest takie małe jezioreczko, sztuczne zresztą, jest to czysta komercja na pstrągi. Dzisiaj, z tego co wiem, to będziemy mieli takie ekstra zarybienie, 20 kg minimum tego pstrąga. Jak zabraknie, to dorybią, ale myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby dzieciaki się pobawiły. Piotrek, może ci przerwę? Co? No teraz mi przerywasz, jak ja tu kręcę. Cholera jasna. No, o, kolega przypomniał sobie, że zdjęcia trzeba robić teraz, podczas kręcenia ciężkich filmów fabularnych. No, dobra. Słuchajcie, ja wam tu tak mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Tak to jest. Nieduże takie ala jeziorko, takie betonowe, nawet bym powiedział chyba. Tutaj u mnie to jest, siedzi moja córeczka. Tutaj ma dwie wędeczki, tam mamy fiderka rzuconego z boku. Teoretycznie wszystko z gruntu leci. Tam po drugiej stronie jest kilka dzieci. Tutaj jest jeszcze ten nasz niezłomny kolega, który ma dzisiaj drugi debiut. O, właśnie się tutaj zbliża. Tak pomachać rączką potrafi, ale powiedzieć już nie, no ale trudno, no trzeba mu to wybaczyć. On niemowa jest ten człowiek, więc... Dzień dobry. Witam serdecznie na dziecięcych łowach. Na Tajsiu, którym jak już kolega Piotr już... Mów po polsku, jesteśmy na polskim YouTube. Aha, to przepraszam bardzo, czyli na stawach... Komercyjnych jeziorkach, stawikach, tak. Sztucznych zresztą. No. I zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie. To właśnie akurat mój syn zrobił zdjęcie. Tak, 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 to on dzisiaj pierwszą rybę złapał. Tak. Na razie ma. No. A drugą i niestety wypięła się. No wypinają się to dzisiaj te ryby, jakieś nie chcą się zacinać, delikatnie biorą. Może biorą tylko za same robaki, ale ciągną dość mocno. Dziwne. No dobra, tak to mniej więcej wygląda, tak tutaj mamy, jest na razie 8 dzieci i więcej nie będzie. Niestety to jest taki nasz problem, że mamy dzieci w klubie więcej, ale tylko tyle przychodzi. I ja mówię, no zobaczymy, będą brania, to będziemy starać się dokręcić, żeby jakieś brania pokazywać. Jak nie, to. No to posiedzimy i coś tam posmęcimy. Nasza piąta ryba. A to jest normal, weißt du? Tak, oto Karolina ciągnie kolejną rybę. Zaraz zobaczymy, co to będzie.
No, dzisiejsze wędkarstwo nasze dla dzieci dobiega końca. Dzieci tam otrzymują teraz, otrzymują prezenciki jakieś tam, upomineczki, potem mikołajkowe wędkowanie. No w sumie mało dzieci, to jest duży problem u nas, że jednak nie przychodzi zbyt dużo tych dzieci, ale przychodzą, jest miło, jest sympatycznie. Dzieciaki sobie tam wędkują, troszkę połapali. Tu jakieś takie wędkarskie upominki. No, dostały. Tam jakieś prezenty dzieci dostaną zaraz pewnie. Co tam masz jeszcze? Słodycze. O, z Nochcyn Euro, mamo mio. Tam jedna środka robi zdjęcia. Ja dubi sam da, ja schön. Ich bin da ja. Schön. So, jetzt mal der Meister von allen. Gucken Sie wieder. Er ist wie Papa bei Kirche. Was? Pass auf, Tim, ich darf auch hier. Bleib gerade da draußen stehen. Danilo, komm mal her. Ja. Ja. No nie wiem. Obojętnie. Karolina? Hier ist ein Gutschein drin, hier ist so eine Blinkerkiste, hier sind die neue Route und da ist das. Vielleicht sagst du dem Papa, soll mal gucken, was der lieber möchte. Nimm so, was du möchtest. Und hier ist so eine Schwimmweste. Ne? Guck, was du möchtest. Was auf Training auf die eine Route? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht auch. Kannst du nehmen Gutschein und kannst du kaufen selber alles. Kannst du nehmen Rolle oder kannst du nehmen Route. Aber aufpassen auf die Route. Gut. Kommst du? So, jetzt darfst du dir was aussuchen. Kowrotków mamy za tyle. No i tak dzieci dostają tutaj prezenty, tam sobie mogą wybierać co chcą za zajęcie których miejsc. Moja córa dzisiaj ma drugie miejsce. No i tak już dobiega końca nasze wędkowanie. No, z nagrywaniem to różnie bywa. Nie nagrywałem dzisiaj za dużo. Troszkę też weny mi brakło. Troszkę brakło mi natchnienia. Dzień dobiega powoli końca. Co nieco tam widzieliście, jakieś tam brania pokazałem. W sumie córka złapała 18 sztuk. Różnie tam łapały dzieci. Najwięcej jedno dziecko złapało 22 sztuki. Córka miała takie, powiedzmy, drugie miejsce, bo takie nieoficjalne zawody są. Więc ona złapała 18, a później tam wiadomo. Stopniowo, systematycznie mniej te dzieci łapały. Ale ogólnie dzień udany. Mówię, łapaliśmy od 7 rano do godziny 13. Praktycznie były te brania i brań było dość dużo, dość intensywne były. Tam kilka udało mi się nagrać, niestety nie wszystkie, bo bywa, jest to tak, że ja zacinam te ryby, córka później je wyciąga, ona sobie je holuje. Więc najczęściej jest tak, że jestem przy wędkę. Na co dzisiaj łowiłem te ryby? No łowiłem, wiadomo, wiadomo, na tak zwane binemady u nas, to są te larwy pszczół, takie, nie wiem czy tak widać, mniej więcej takie robaczki, takie większe larwy białe w takich pojemniczkach. Do tego dokładałem takie ciasta. Tutaj mam ciasto, tak, to są ciasta z brokatem. Takie ciasta z brokatem, coś takiego, o. Tutaj mam ciasto o smaku ikry, o zapachu ikry łososia, kolor podobny do tej ikry z łososia, ale tam kolor ma mniejsze znaczenie.
znaczenie. Tutaj mam drugie ciasto o zapachu nimfy, takiego robaczka fajnego. Fioletowo też z brokatem, tutaj głównie brokaty. No i system budowałem tak, że dawałem jednego robaka i kuleczkę z tego ciasta na haczyk. Haczyki używam. W sumie mi się podobają te haczyki, które ja używam, są fajne. Nie są tanie, bo nie należą do tanich tych haczyków. Z firmy Gamakatsu. Haczyki to są haczyki szóstki na żyłce 0,18, przepon 60. Coś takiego, tak to mniej więcej wygląda tutaj. Fajne haczyki, aczkolwiek często się odłamują, odwiązują, często się łamią, ale bardzo dużo zacięć, bardzo dużo zacięć na terenie jest, nie? No, no i zobaczymy, no mówię, ja już będę powoli kończył. Jak będą jeszcze coś brały, już od dobrej godziny nic na mnie bierze. Jak będzie jeszcze coś brało, to postaram się jeszcze coś pokazać, jak nie, no to trudno, to nie pokażę. No, a żeby nie było, że nie łapiemy, to jednak coś łapiemy, nie? No tutaj jest fajnie, bo tutaj jest praktycznie pewnie, że te ryby biorą i ten... No. Pić.